Witam Państwa. Telewizja w Polsce w centrum wydarzeń, a w centrum wydarzeń ostatni ze 100 dni Donalda Tuska, nie jako premiera, tylko jako tego, który składał obietnicę, że w ciągu 100 dni wprowadzi 100 konkretów i bardzo wyraźnie te konkrety zostały zwerbalizowane. No i nic dziwnego, że wszyscy rozliczają rząd 13 grudnia z tych 100 konkretów i dziennikarze, i politycy koalicji, i politycy opozycji, oczywiście politycy opozycji bardziej ostro, a politycy koalicji generalnie są z tego zadowoleni. Ale posłowie Prawa i Sprawiedliwości dokonali kontroli w tych ministerstwach, które mają miały realizować te 100 konkretów. Między innymi w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego posłowie Anna Krupka i Przemysław Drabik się pojawili i proszę zobaczyć, co tam zastali. Zakończyliśmy kontrolę poselską w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przejściu spotkaliśmy pana ministra Bartłomieja Sienkiewicza, który jednak zasłonił się dyrektor generalną i uciekł. Pani dyrektor przygotowała nam na nasze szerokie pytania w zasadzie jeden dokument. Zarządzenie ministra dotyczące podziału czynności, podziału obowiązków pomiędzy ministra, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu. Mogliśmy uzyskać zapewne dużo więcej informacji, bo pytaliśmy o bardzo proste rzeczy, czyli chociażby o proces legislacyjny, jaki się toczy, przygotowania do procesu legislacyjnego, jakie toczą się w ministerstwie, czyli jakie ustawy są procedowane, jakie ustawy są opracowywane, gdzie jest ustawa o zawodzie artysty, jakie dokumenty zostały sporządzone w ostatnich 100 dniach. Niestety nie otrzymaliśmy żadnej konkretnej odpowiedzi, co pokazuje, że te 100 konkretów to jednak rzeczywiście było po prostu 100 kłamstw. 100 konkretów równa się 100 kłamstw. Posłowie mieli to szczęście, że natknęli się na ministra Sienkiewicza, ale twórcy, którzy protestowali przed Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, już tego szczęścia nie mieli. Proszę zobaczyć. Gdzie jest minister? 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 Państwo jest w stanie żyć bez artystów. To nie jest prawda. Teoretycznie oczywiście. Zobaczcie, najpierw odebrano nam 50% uzysku. Później zmuszono nas, tych, którzy trochę lepiej zarabiają, do tego, żeby zakładać firmy. Inni zarabiają naprawdę marne pieniądze. No właśnie, jeszcze na zakończenie tej części, zanim przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, a tutaj z uwagą temu wszystkiemu przygląda się pan profesor Piotr Gliński, wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego, ale także minister kultury i dziedzictwa narodowego. To wszystko jest tak jakby w kręgu jego zainteresowań i przeszłych, i obecnych. I jeszcze pan minister Sienkiewicz, następca pana ministra Glińskiego, się chwali. Proszę posłuchać. Właśnie mija 100 dni tego rządu. Tak jak obiecywaliśmy, powstrzymaliśmy nienawiść i kłamstwa wylewające się z mediów publicznych, jakie zostały zawłoszczone przez naszych poprzedników. To się skończyło. Tak będzie dalej. Dzień dobry jeszcze raz, panie premierze, panie profesorze. No właśnie, pan przygląda się temu wszystkiemu. Gdzie jest ustawa o zawodzie artysty? Dzisiaj na Komisji Kultury też takie pytanie padało, bo to jest ustawa, która została jeszcze przygotowana za pańskich czasów w Ministerstwie Dziedzictwa i Kultury. Dzień dobry państwu. No tak, no to w zasadzie jest, komentarz jest dość trudny, bo pan Sienkiewicz już praktycznie przeszedł do jakiejś innej rzeczywistości. Tak zresztą jak Tusk od dawna, oni tą urojoną rzeczywistość kreują i w niej siedzą, w niej funkcjonują. Natomiast no, normalny człowiek się pyta, no coś obiecywaliście, do czego żeście się zobowiązali, wygraliście wybory w związku z tym, że zaproponowaliście coś, że zrealizujecie, to jest wszystko zapisane, to można pokazywać, ludzie to oglądają.
No ale oni dalej, no, w sposób, no, jakiś z innej planety uważają, że mogą żyć w tej innej rzeczywistości, opowiadać jakieś głupstwa na inny temat, natomiast nie są w stanie się rozliczyć z bardzo prostych zobowiązań. Jeżeli chodzi o kulturę, to tych zobowiązań tam było niewiele, między nami mówiąc, ale faktycznie była ta ustawa o zawodzie artysty i, proszę państwa, ta ustawa była już złożona przez nas, przeze mnie, przez rząd to przeprowadziliśmy, i była złożona do tego nowego Sejmu, już pan marszałek Hołownia ją otrzymał. Oni to w końcu lutego wycofali. No i coś tam kombinują. Słyszymy o tym, że chcą ten fundusz dla artystów, dla, chodzi o tych biednych artystów, nie o celebrytów, nie o ludzi bogatych, tylko tych, którzy faktycznie, no, często nie płacili, czy nie płacą, czy nie mają możliwości zapłacić składki ZUS-owskiej, żeby wesprzeć tych, takiego przeciętnego instrumentalistę, jakiegoś poetę, no, tych ludzi, którzy żyją od jakiegoś kontraktu do kontraktu, nie na etatach, a takich jest dużo w kulturze. I ta ustawa jest potrzebna z tego punktu widzenia. Niestety jest gdzieś zamieciona pod dywan, czy też pod brak profesjonalizmu pana Sienkiewicza i jego kolegów. No, bo on, no, między... Tak, tak. Bo on, panie profesorze, ma inne zajęcia. To jest kwestia likwidacji instytucji kultury różnego rodzaju. To jest kwestia wymiany, masowej wymiany dyrektorów instytucji kultury. Obcinania, jeżeli gdzieś kogoś nie można wymienić albo nie można zamknąć, to się po prostu obcina fundusze. I to jest główne zajęcie po spacyfikowaniu mediów publicznych pana ministra Sienkiewicza. Znaczy, oni w ogóle zasłaniają rzeczywistość tymi, przepraszam za określenie, igrzyskami, no, w złym sensie tego słowa, to są igrzyska śmierci, igrzyska naigrywania się ze społeczeństwa, z Polski także, bo nasza racja stanu na tym przegrywa. I właśnie zamiast się rozliczyć z konkretów, to opowiada jakieś głupstwa, prawda, składa jakieś wnioski, a to Glapiński, a to Kurski, prawda, a to ktoś inny na szafot, prawda, my mamy być do rozliczenia, do więzienia. No nie wiem, jak długo społeczeństwo wytrzyma to i będzie zadowolone z tego, że będzie się wsadzało kolejnych więźniów politycznych za jakieś domniemane zbrodnie. Zgodnie. Tak, no to my przygotowaliśmy ustawę, z której oni się powinni rozliczyć, i pewnie za to, że przygotowaliśmy tą ustawę, której oni nie potrafią wykorzystać, będziemy ścigani, prawda, wnioski prokuratorskie. Tam za tym jeszcze stoi taka straszliwa bufonada, nadęcie i pustka kompletna, ponieważ z tego, co widzimy, ja napisałem ze 30 interpelacji, dzisiaj 4 godziny na Komisji Kultury pytaliśmy o pewne sprawy, między innymi o dewastację w instytucjach kultury. To jest kilkunastu dyrektorów bezprawnie odwołanych, tak, od. W Polsce jest takie prawo, zresztą oni je wprowadzali kiedyś, że są kadencje dyrektorskie i dyrektora można odwołać tylko pod pewnymi konkretnymi zarzutami. Trzeba udowodnić złamanie prawa, parę innych rzeczy. A oni to robią, prawda, no bo uważają, że mogą i że wszystko im będzie bezkarnie uchodziło. No nie będzie, prędzej czy później los polityczny się odwróci i ci ludzie, którzy, no, łamią prawo ostentacyjne, nie, konstytucję łamią, no będą musieli za to odpowiedzieć. Także nie przychodzi pan Sienkiewicz na komisje sejmowe, nie stawia się według ustawy, no jest to obowiązek. Czasami wysyła jakiegoś dyrektora, który nie ma pojęcia, o czym mówi, no bo on politycznych decyzji też nie podejmuje. Albo tak jak dzisiaj przyszła jedna pani wiceminister, ale w trakcie tego, jak artysta, którego cenzurowali, jak dyrektor, którego wyrzucili, opowiadał o okolicznościach, ta pani wyszła. No już, no tak to wygląda, ta rzeczywistość, ale my to wszystko zniesiemy, informujemy o tym społeczeństwo, każdy może też w internecie znaleźć pewnie te 4 godziny dzisiejszych obrad na komisji sejmowej. No właśnie kontrola, posłowie poszli, no naprawdę aż przykro tego słuchać, ponieważ to są oczywistości, takie dokumenty zresztą w ministerstwie są dotyczące spraw legislacyjnych. Mało tego, ta dyrektor generalna, która ich przyjmowała, to była pani, która była za moich czasów dyrektorem legislacyjnym, czyli ona nie tyle przygotowywała ustawy, co procedowała ustawy, więc doskonale wie, na jakim etapie są poszczególne ustawy, więc mają coś do ukrycia. Notabene, albo nie mają niczego. Notabene w tej ustawie, tak, albo w ogóle nic nie robią, w tej ustawie dotyczącej ubezpieczeń dla artystów, oni chcą zapisać, i tu jest pewnie, mają problem, czy też czekają na decyzję
polityczną, żeby to robić ze skasowanego, zlikwidowanego funduszu kościelnego. Czyli chcą taką ideologiczną bombę jeszcze wrzucić i powiedzieć, to artyści zabrali, prawda? To nie my niszczymy fundusz, tylko artyści. No coś takiego dość brzydkiego i głupiego. Notabene ten pan artysta się mylił, bo tak, to prawda, że oni odebrali 50-procentowy uzysk, ale myśmy to oddali artystom, bo to jest niewiele dla obciążenia budżetu, a jednak no, to jest specyficzny zawód. My często nie lubimy artystów przez to, że patrzymy na nich przez celebrytów. No nie każdy celebryta, głupek jakiś, który tam się prezentuje w mediach i puszy i wzbudza negatywne opinie, świadczy o całej kulturze. W większości to są ludzie wspaniali. Ludzie kultury są naprawdę wspaniałymi, utalentowanymi ludźmi i warto ich wspierać. Szkoda tylko, że ktoś im psuje opinię właśnie przez takie różnego typu, no, no wiemy jakiego typu, no na pierwszych stronach różnych popołudniówek można Panie znaleźć. Panie ministrze, wspomniał pan o funduszu kościelnym, tylko dobrze, niech oni zabiorą ten fundusz kościelny, ale jak Kościół się upomni o to, co zabrało mu państwo i czego rekompensatą miał być fundusz kościelny, to mogą mieć kiepskie miny. No wie pani, no w ogóle ja uważam, że to jest bez sensu, no żeby w ten sposób to siłowo próbować odreagowywać czy się mścić. No naprawdę nie można spraw w kulturze załatwiać poprzez jakiś rewanżyzm w innym obszarze, zwłaszcza tak delikatnym jak kwestie kościoła czy kwestie wiary. Jeżeli chcą zrobić reformę w tym obszarze, no to muszą to robić z otwartą przyłbicą, no i wtedy społeczeństwo to oceni. To by było normalne i uczciwe. Natomiast łączenie tych dwóch spraw, próba no, wykorzystania artystów czy kultury do tego, żeby zasłonić jakiś rewanżyzm w obszarze relacji z Kościołem, to jest po prostu no, taki typowy trik, powiedziałbym, tego typu władzy, jaką oni prezentują. Ja tylko przypominam wszystkim, także tym, którzy głosowali na tą koalicję, że to jest ekipa, która zawsze miała kłopoty z dowożeniem tematów, z rozliczaniem się z tego, co obiecywali. My mieszkamy w mieście, tu w stolicy, gdzie kilkanaście lat temu Platforma Obywatelska, przypominam państwu, obiecywała 4 linie metra, 5 obwodnic, 16 parkingów podziemnych, 5 nowych mostów. Jednej kładki nie potrafią zbudować. Zobaczcie państwo, że nawet ta kładka, 5 sobie faktycznie zaprojektowali tych kładek w strategii, nie jest skończona wciąż, bo nie przewidzieli, że z tej kładki trzeba jakoś się włączać do ruchu. Jest zajęty innymi ważniejszymi sprawami. Tak, pewnie remontem sali kongresowej. To już dziesięciolecie mamy. 10 lat mija, dłużej niż Druga wojna światowa. I dłużej niż Pałac Kultury został zbudowany. Pewnie 5 razy dłużej. No nie wiem, czy 3 razy dłużej niż budowali Pałac Kultury, nie potrafią wyremontować sali kongresowej. Wróćmy jeszcze do postaci pana ministra Sienkiewicza, bo to jest bardzo ciekawa postać. Ja wczoraj pozwoliłam sobie na antenie powiedzieć, że z kulturą to pan minister ma wyłącznie tylko nazwisko, łączy go, a nic poza tym. Dlatego, że no te różne zabiegi, no panie premierze, średnio rozgarnięty widz telewizji publicznej, jeżeli usłyszał dzisiaj, że pan minister Sienkiewicz kieruje zawiadomienie do prokuratury, że pan Jacek Kurski rozwalił, zdemontował, zniszczył telewizję publiczną, no to po prostu jak teraz ogląda to, co się dzieje, to naprawdę nie może w to uwierzyć. No tak, ale oni jadą na tym hejcie, który wytworzyli, na tej rzeczywistości, prawda, że Kurski to jest zło jakieś straszliwe i jeszcze... no jak to się nazywa ta muzyka, która się nie wszystkim podoba. Disco polo. Miliony ludzi to oglądało, nie tylko różnego typu koncerty, ale także inne programy telewizji publicznej. Możemy się różnić co do tego, czy nam się podobały jakieś programy. Wielu osobom się nie podobały i taka opinia i takie prawo do takiej opinii istnieje. Natomiast jedno jest niepodważalne.
tam nie było żadnego złamania prawa. No jest po prostu inny przekaz, który był w telewizji publicznej. Nieprawda, że był niesprawiedliwy politycznie, ponieważ wszystkie opcje zawsze były zapraszane. Natomiast publicysta oczywiście może mieć bardzo ostre zdanie i ten Für Deutschland było dlatego, że i partia jest zewnętrzna i proniemiecka, więc dlaczego miałoby nie być? Reset był, ponieważ to był z kolei taki wycinek rzeczywistości, który był zawsze zakłamany, więc trzeba było o tym opowiadać. Ale jednego bym bardzo silnie bronił, bo i to trzeba sobie uświadomić, że Jacek Kurski jednak bardzo silnie rozwijał misję telewizji publicznej w takich dziedzinach jak kultura. Ja się z nim kłóciłem. To jest jedyny obszar, gdzie polityk interweniował. Kłóciłem się z nim, żeby nie tylko w kanale Kultura, który był pięknie rozbudowany w tamtych czasach, ale także na głównych antenach kultura istniała. No i czasami udało nam się wywalczyć. Przede wszystkim teatr telewizji wrócił, prawda? Można znowu dyskutować, czy komuś się nie podobał jakiś spektakl, ale naprawdę zainwestowano dużo pieniędzy. Nowe seriale. No przypomnijmy sobie tak uczciwie, ile nowych seriali zostało zbudowanych, ile filmów, bardzo wartościowych filmów, jak chociażby Filip, według Tyrmanda, świetny film zrobiony jeszcze za Jacka Kurskiego, później Matyszkowicz przecież też realizował te seriale, które ludzie lubili, czy Czas Honoru, czy te wszystkie historyczne seriale. Sport. No sport też jest elementem misji. W tej chwili, przepraszam, trzecią ligę w Pici Polo możemy obejrzeć w telewizji publicznej, bo nie ma tego wszystkiego, co było zakupione za właśnie Kurskiego, gdzie można było championship, gdzie były mecze reprezentacji i mecze ligowe, i to wszystko można było oglądać na najwyższym poziomie. Także skoki nawet narciarskie telewizja zdążyła przegrać. Więc no, nie ma misji publicznej w telewizji. W ogóle w tej chwili ta telewizja przejęta nielegalnie, no nie jest oglądana, zdaje się. No nie jest, i to te wszystkie opowieści, że trzeba odpolitycznić telewizję publiczną i media publiczne, że trzeba je zwrócić widzom, że trzeba zaprowadzić tam prawdę i tylko prawdę, to się okazuje niczym, ponieważ doprowadza się do upadku tę telewizję. Przejmują reklamodawców media komercyjne, telewizja publiczna dostaje nagrody za to od tych mediów, no więc to jest to... Znaczy plan jest pewnie głębszy, w ogóle zniszczenie mediów publicznych, i to się niestety temu się nie wiadomo, czy się temu udaje Tuskowi odbudować. Musimy, panie premierze, udaje. No właśnie. Niestety to jest musimy, panie premierze, szkoda. Kończyć. Bardzo dziękuję. Piotr Gliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i były minister kultury i dziedzictwa narodowego, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję panu. A my spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.